te wspomnienia zaniosłem do wydawnictwa Nasza Księgarnia. Wydawnictwo zadzwoniło już bodaj po 2 tygodniach. Ach, proszę pana, świetny tekst, oczywiście wydajemy. Ja tutaj dumny, że wreszcie będzie moje marzenie od dziecka jako grafomana, żeby gdzieś na wystawie była książka i żeby było Jacek Fedorowicz napisane. I proszę do nas przyjść do wydawnictwa. Przyszedłem i panie redaktorki, mówię, proszę pana, więc oczywiście wydajemy, tylko wie pan, drobne poprawki. O, tutaj to powinniśmy usunąć, to usunąć, to. A to były najcenniejsze, moim zdaniem, fragmenty, w których ja opisałem, co czułem, jak odwiedziłem jakiś komitet miejski czy wojewódzki ZMP, to dla mnie było, to, dla mnie wtedy ZMP to brzmiało mniej więcej jak NKWD, a przedtem jak SS. Przepraszam za porównania. Może za zbyt daleko idące, ale mam nadzieję, że nikt nie nagry. To zdjęcie, czy... Zdjęcie, tak? Czy nie nagranie? Dobrze, nie, bo trzeba uważać. Rzeczywiście poprawność polityczna cały czas powinna nam towarzyszyć. Więc te fragmenty, te panie poradziły, żeby usunąć, wtedy nie będzie żadnych problemów z wydaniem i ja się nie zgodziłem. Po prostu nie dlatego, że taki bojownik o niepodległość i antykomunista, tylko grafoman, który nagle zobaczył, że mu najlepsze fragmenty chcą usunąć. No to się nie zgodziłem, powiedziałem, nie chcecie wydawać, to nie. Włożyłem to do szafy i przysięgam na Boga, zapomniałem o tym tekście. Po mniej więcej 40 latach, robiąc jakieś porządki w szafie, wpadłem na ten tekst. W pierwszej chwili w ogóle nie wiedziałem, co czytam, ale bardzo mi się podobało, że dowcipnie napisane. Zorientowałem się oczywiście szybko, że to moje. I to zostało wydane jako książka pod tytułem Ja jako wykopalisko. O, i z pewnymi dopiskami tam takimi, wyjaśniającymi pewne sprawy. Tak, tak, bo pewne... I teraz przerwa od mojego potoku słów. Ja mam logoreję jednak, jak się okazuje. I potem, nie tylko grafoma. I potem poszedł pan za ciosem i napisał drugą część tych takich wspomnień, tak to określę, chociaż to jest nieprecyzyjne chyba określenie, dotyczących głównie radia, chociaż tu już jest też o radio pana, zwłaszcza w pierwocinach radiowych, ale tu jest o tym radiu, którzy wszyscy pamiętają, bo 60 minut na godzinę to był chyba najbytniejszy magazyn satyryczny w dziejach polskiego radia. To, nie będę oryginalny, że tak powiem chyba. Nie, ale bardzo, bardzo dobrze, że pan to, że pan się nie dał jakoś przytłamsić przeze mnie tą głupią uwagą o Wikipedii i jednak pan ciągnie dalej i bardzo panu za to dziękuję, bo tu mam okazję, żeby się pochwalić. Mianowicie te 60 minut na godzinę państwo pamiętają, może no, to jak się okazało, była najpopularniejsza audycja radiowa w historii polskiego radia. W ogóle, tak? Fachowcy do takich wniosków fachowcy doszli. W każdym razie ja się spotkałem z takimi wynikami badań ogłoszonymi chyba pierwszy raz w 1980 już za Solidarności. Były ogłoszone te wyniki i okazało się, że magazyn 60 minut na godzinę jest popularniejszy od wszystkich programów telewizyjnych. To jest, dzisiaj to po prostu się w głowie nie mieści, jak to było możliwe, ale teraz, żeby nie było, że ja się tak chwalę tylko, to od razu powiem, jaką ja mam tutaj teorię na ten temat. Mianowicie, ja uważam, że my w tym magazynie... Nie, pan siada, redaktorze. Nie, nie, co? Absolutnie. Nie, ja, nie, ale mnie to peszy, że ktoś mi patrzy w plecy. Będę patrzył na publiczność, nie, na morze. Nie, niech pan siada, naprawdę. Nie, bo to mnie po prostu krępuje. Wedle życzenia. A ja przepraszam, że ja będę stał, ale ja muszę mieć państwa na oku, bo strasznie nie lubię, jak mi się ktoś chowa w tylnych rzędach. Poza tym zrobiłem sobie operację
operację zaćmy po 80 latach, właściwie trudno powiedzieć, odzyskałem wzrok, tylko dostałem wzrok. Ja w ogóle przez całe życie, nawet mimo tego, że mam dyplom malarstwa skończony, no, osiągnięty po skończeniu ASP, to ja nie przypuszczałem, że istota ludzka może tak dobrze widzieć. Po prostu wydawało mi się to po prostu niemożliwe i teraz, kiedy tylko mogę, to z tego korzystam i tam mówię, o, pan ma pół uśmiech, o, że pan pięć palców pokazał, to oczywiście tam wypłynąłby pan w morze i pokazał, też bym przeliczył, tak doskonale się w tej chwili widzi. Więc już usprawiedliwiłem się, dlaczego stoję.